It's you! Welcome back! You know, celebrating the winter holidays here at the Big Blue House is an important tradition. And one thing that we always love to do together is... Hey there! Let's go drowning! Sounds good to me. Yeah! Come on, Bear. Time to stop jowling and start howling. Let's tickle all the tonsils. Yay! Let's go drowning! All right. You know, caroling is a very special holiday tradition here at the Big Blue House. It's our way of sharing the songs of the season with everybody in Woodland Valley. Hey, why don't you come with us and sing? Oh, come all ye otters, ice lemurs, dogs, and bear cubs, come join in our caroling, but don't sing of glee. Deck the halls with cheddar wedges, fa la 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 la, eat from the center to the edges, fa la 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 la. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me. Over the river and through the woods, a horsey knows the way. Oh no, you're not in the way. But can I come a caroling today? Sure! Oh, little woodland valley, how still we seedy lie. Until the fireworks go boom! Hey, that's the 4th of July. Jingle bells, jingle all the way. We sung our song so loud and long. Here are some Christmas day. Jingle bells, jingle all day through. Oh, what fun to go a merry man caroling with you! Yeah! Yeah! Great singing, everybody! Hey, nice singing, Jack. Oh, well, I don't know if you call it singing, but this old hound can howl. It was lovely. Haven't heard singing like that since a Great Dane I saw sing Fiddle on the Wolf. Get it? Dang! Fiddle on the Wolf! Yeah. Well, come on in. Today is Christmas Day, and soon we're going to open the presents and then go look for the winterberry. The winterberry is a special berry that only blooms once during the winter season, right around the holidays. And it's a tradition among bears to go looking for it. Ever since... Well, why don't I tell you about it? Out into a winter's night went a hungry bear. He found a winter berry bush with just one berry there. If only it had plenty more, the bear wished with a sigh. But before he could take a bite, another bear came by. Come one, come all, come short and tall, sing hi-de-ho-de-dairy. And what would you do if it were you with just one winter berry? The bear, he shared the tiny morsel with his hungry friend. And when the cold and freezing night at last came to an end, there were berries blooming everywhere. And from that day down to you, if you find the winter berry, your wish will come true. So, come one, come all, come large and small, sing hi-de-ho-de-dairy. Search high and low where'er you go and find the winter berry. Come one, come all, come short and tall, sing hi-de-ho-de-dairy. And maybe this year it will be you who finds the winter berry. And maybe this year it will be you who finds the winter berry. Something really neat. Oh, I know, but what do you give the bear who has everything? He has everything. Well, he's got a swing in the living room. I'd say that's everything. Yeah. It's impossible. Oh, now excuse me there, youngins. These old hound ears couldn't help hearing just a little bit. You got a problem? Yeah, well, it happens every year.
We never know what to give Bear. Yeah, he's so big, so big! He can get the things he wants anytime himself. Well, when I was a little pup, I looked like this. And we used to have to walk miles and miles and miles to the nearest store just to buy a present. Whoa, you did that? No, are you kidding? That was way too far to walk. So we just made our presents ourselves, and our mommy and daddy sure loved them. And we felt pretty loved, too. That's a great idea, Jack. We'll make Bear something he'll never forget. Thanks, Jack. Well, do you know what we're going to do now? We're going to open presents. Come on. Hey, that sounded like Shadow. I know. Let's sing our song. Oh, where's Shadow? Where's Shadow? Where's Shadow? Where can Shadow be? Shadow! Hey, you big old bear! I'm right here! Oh! Hello, Shadow. Happy holidays. So what have you been up to today? Just playing with the shadows between the lights on the Christmas trees. Ooh, that sounds like fun. Well, Shadow, do you happen to have a story for us today? Why, certainly, Bear. Let me see what I can present to you today. Just watch. I have a little dreidel. I made it out of clay. And when it's dry and ready, oh, dreidel, I will play. It has a lovely body. Wait, thank you. With legs so short and thin. Can't have everything. And when it gets tired. Ooh, boy, am I tired of spinning. It drops, and then I win. Gimmel, winner takes all. Wow, what a great song. I'd love to spin that dreidel. It's certainly a great game to play during Hanukkah. It is indeed, Shadow. Well, happy holidays. Oh, Bear? Before I go, I wanted to give you a present for the holidays, but it's hard for a shadow to give something to a bear. Oh, that's okay, Shadow. It's just great seeing you. Well, I did think of one thing, but you'll have to come down low for me to give it to you. Oh, well, okay, sure. It's a holiday kiss for the most wonderful bear in the world. Aww. Happy holidays, Bear, and so long until next time. Thank you, Shadow. Bye-bye. Wow, a shadow kiss from a shadow. Now that's a very special present. Well, let's head downstairs and open up these presents. Come on. Bear, come on! Time to open presents! Okay, Trilo. Hey, Trilo, I have an idea. How about this year you help me hand out the presents? Trilo, hand out presents? Yeah. That's another tradition here at the Big Blue House. Someone always hands out the presents. Okay, everybody, let's begin! Yay! What did I get for Christmas? For Christmas, for Christmas. What did I get for Christmas? Come on, open it and let's see. Oh, answer. Oh, this is great. One for Snow Bear and one for me. Oh, wait. Stand back. I am a robot crab from Mars. Here, Papa. Oh, boy! Oh, wow! A scratch and sniff cheese book! Ooh, stinky! Oh, Trilo. Let's not forget the present passer-outer. For me! It's something you've been wanting. A tail-warmer. That's right. A tail warmer. We love our gifts for Christmas. For Christmas. For Christmas. We love our gifts for Christmas. What a great fairy bear holiday. Merry Christmas, everybody. Hope you like them. Bear. Yes, Trilo. Now it's your turn. Oh, it's my turn. Yeah, hope you like it, Bear. I'm sure I will. We did it all by ourselves! Yeah. Let's see what this is. Oh, wow! Look at this!
Oh, it's beautiful. Yeah. It's a berry picking bucket, Bear. That's right. Yeah. Wow, and look, there's a little piece of each of you on it. Well, I don't know what to say except I love it. Well, there's nothing like a gift that you make yourself. Yeah. And look, that's a very rare cheese, only grown high up in the mountains. Well, Tutter, you know so much about cheese, huh? Yeah, well, I dabble. Look over there. Huh? Oh, no! We didn't think about that! Ojo, Tutter, did you see old Jack? Not only doesn't he have a home, but... No present. Right. Jack didn't get any presents. Jack, we didn't mean to forget to give you a present. Yeah, that was a total accident. You could have one of our toys. That's okay. That's okay. But Jack, you don't have a present. Oh, you don't know it, but you've already given me the greatest present of all. Really? I was a hound without a home, lived everywhere and nowhere, wandering through this world of ours alone. Tired and cold, I laid me down, I let out a howl, you heard me, and took me into your friendly, happy home. To laugh for a little while in this house that's so big and blue and warm, to sing and to be with you has made me glad. I don't need presents wrapped in a bow, still I want you all to know that you've given me the greatest gift I ever had. It's more than a book about cheese. More than a pile of gifts a mile tall. To know that even when you roam, there's a place you feel at home. That's the very greatest present of them all. Happy holidays, Jack! Oh, thanks, everybody. We're still having a very bear Christmas. It's... Jack? Where are you going? Oh, Bear. Well, you know, I can't thank you and the little ones enough. But it's time I grab a leash and take myself for a walk. I'm off. Well, wait, Jack. Why don't you stay a little longer? You know, it's almost time to look for the winterberry. Yeah. I don't know, Bear. Well, come on. I mean, don't be hasty. Well, if you say so. Okay, I'll stay for a little while. Great. Hey, everybody. If you blink the button, its eyes will really be. Guess what time it is. Time for more eggnog? No! It's time to look for the winter berry! That's right! Yay! Come on, Jack! Come on! Hey, you come too! Come on! We're searching high! We're searching low! Searching high, behold the berry! I'm 13 too! I wonder who will find the winter berry? Could it be here? Could it be? And maybe this year it will be me who finds the winter berry. Oh, wait a minute. Can it be? Is that the winter berry? Pip? Pop? Do you see what I see? I think I see what you see. Hey, fellas. Do you need a lift? Really? Thanks, Jack! Okay, I'm fine. There you go. That's it. Have fun. Come on. That's it. There you go, guys. We got it! We got it!
it's time for you to make your wish. Okay. All right. We're going to wish now. Here it comes. Yeah. We wish that. We wish that. Bear. Yeah? We didn't find a berry by ourselves. No. Really? Jack helped us. Oh, now hold the wagon there. They were the ones who found it. I just gave them a little boost. Now you guys go ahead. Make your wish. Go on, make your wish. Okay. Bob, are you thinking what I'm thinking? I think I am. Let's make our wish. Okay. Oh, Winterberry, we wish with all your power that you find our friend Jack a home. Oh, my, that's a wonderful wish, but, Jack... Oh, I'm sorry, Bear. I knew I shouldn't have stuck around so long. I do need a home, but a dog's got to do for himself. I'll have to find one on my own. Oh, but Jack, really, you could stay with... There you are. What are you doing way up here in the woods? I've been looking all over for you. And Jack! Oh, no, if it's your rose bushes, I had nothing to do with that. I don't know anything about rose bushes, but I do know I was cleaning up my backyard when I came across a doghouse. A doghouse with no dog. Oh, it's the miracle of the berry! Our wish came true! So what do you say, Jack? How would you like to rest those weary dog bones in a doghouse all your own? Mm-hmm. Really? Well, I don't know. I guess... Well, I'd be right proud if you don't mind me saying it. Hooray for the Winterberry! Yay! The Winterberry! Come on, come on, come large and small, sing hidey ho, the berry. We searched and searched and fought until we found the Winterberry. We made a wish and it came true. Sing hidey ho, the berry. And maybe next year it will be you who finds the Winterberry. Joining in the fun. We're so glad that you could come to our holiday for everyone. Wow. Who would have thought something so small could be so powerful? Wow. This was wonderful, wasn't it? I can't wait to tell Luna all about it. Come on. Ah, there she is. Ah, Bear. It's so nice to see you. And how was this wonderful day in the big blue house? Oh, just wonderful, Luna. I love the winter holidays. Oh, me too. Well, did you find your Winterberry? Actually, Pip and Pop found it this time with a little help from Jack. Ah, Jack. He seems like a good old dog. If only he could find a home. Well, I think he has. Do you see that doghouse out behind Doc Hogg's? Well, let me see. Oh, yes. There it is. Oh, and look. There's a sleepy old hound inside. Wow. You really can see everything from up there. You know, Bear, Every year at this time, there's something I wish for that I hope will come true. Really? What is it? Well, I wish everyone all across the world would smile on each other a little more. Because no matter how you celebrate the winter holidays, the important thing
is that we all celebrate in our own different ways together. If otters, mice, lemurs, dogs, hogs, bears, and the moon can get along, why can't everyone? Exactly. Well, Bear, it's time to sing our song together. Hey, this was really fun. We hope you liked it too. Seems like we've just begun when suddenly we're through. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. 'Cause now it's time to go. But hey, I say, well, that's okay. 'Cause we'll see you very soon, I know. Very soon, I know. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Goodbye. And tomorrow, just bye today. The moon, the bear, and the big blue house will be waiting for you to come and play. Come and play. Come and play. Bye now. Well, thanks for spending the holidays here at the Big Blue House. Bye-bye. Oh. And by the way, Happy Holidays! See you soon. Proszę dzisiaj myszkę oraz misia. Bawmy się. Czemu nie? Co tam u was dzieci? Jak tam wam? Leci! Jeszcze raz. Proszę was. Na zabawę czas. W tym niebieskim domu. Księżyc łap z balkonu. Kuchnia tu. Wanna tu. Stryk doceniam szczerze. I w poduszkach pierze. Tutaj nie. Każdy się. Nie zanudzi się. Tutaj na was nasz niebieski dom. Świetna w nim zabawa, pora zacząć ją. Drzwi otwarte, po to bić. Śmiało mógł tu wejść. Królika Karna! Już dziś. Niedźwiedź w dużym niebieskim domu. Opowiadanie historii. Witajcie! Tak dobrze was widzieć. Zastanawiałem się, kiedy przyjdziecie. No chodźcie. Dzisiaj... Co to za zapach? Pachnie jak jagody. To wy! O! Powiedzcie, jedliście właśnie jagody na śniadanie? Bo pachniecie tak jagodowo. A może wy tak pachniecie przez cały czas? Chodźcie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień w naszym domu. Powiem wam czemu. Dzisiaj odbędzie się coroczny konkurs w opowiadaniu bajek. Każdy przyjeżdża raz w roku, żeby opowiadać bajki i dziś będą to robić w naszym niebieskim domu. Czy to nie wspaniałe? Lubicie opowiadać bajki? O, popatrzcie. I co? Podoba wam się transparent? Napisaliśmy: witamy opowiadaczy bajek. Ja pisałem i Ojo, i Trelek, i Pip, i Bob oraz... Misiu! Tutek. A gdy już o nim mówimy, ciekawe co robi. Przekonajmy się. Misiu, tu jestem!
Tak, Tutek, jak mogę ci pomóc? Już ci mówię, Misiu, zaraz powiem. Dobrze, tak, ćwiczę właśnie opowiadanie bajki na ten dzisiejszy coroczny festiwal. O, to świetnie, Tutek. Tak, tak, tak. A tak pomyślałem, czy mógłbym ją najpierw opowiedzieć tobie? Z przyjemnością wysłucham twojej bajki. Ha, ha, to dobrze. Dawno, dawno temu żyła sobie... Mysz! To koniec. I co? I co myślisz, Misiu? O, no wiesz, Tutek, to bardzo ładna opowieść. Bardzo ładna. Tylko trochę krótsza niż myślałem. Początek, prawda, Misiu? No wiesz, dawno, dawno temu... To, tak. To dopiero początek. Uwielbiam, gdy bajki się tak zaczynają. Po prostu uwielbiam! Tak, Tutek, to bardzo dobre rozpoczęcie. Tak, tak. I zakończenie też ma, prawda? Tak, to koniec. Masz bardzo dobre rozpoczęcie. I bardzo dobre zakończenie. Musisz tylko popracować... Nad rozwinięciem. Rozwinięciem? Nad... rozwinięciem? A, oczywiście, Misiu! A o czym myślałem? O, ja niemądry! Rozwinięcie! Ojej, ale... Misiu? Tak? A co to jest? O, no... rozwinięcie. Cóż, rozwinięcie to ta część historii, która mówi o myszy. O. Jak na przykład... Może ta mysz szukała żółtego sera? Ale, aha! Ale cały ser nagle zniknął! Dobrze, Tutek, bardzo dobrze. O, tak. Zobaczmy. Dawno, dawno temu, żyła sobie mysz, która kochała ser, ale gdy chciała go zjeść, to cały ser nagle zniknął! Aha! Ta opowieść robi się ciekawa, Misiu! Naprawdę robi się ciekawa, no świetnie, tak? Świetnie, Tutek. Niech pomyślę. O tak, muszę już iść, Misiu! Muszę pracować nad swoją historią! Już się nie mogę doczekać, co będzie dalej! Ja też. Pa, Misiu! O, do zobaczenia! A więc chodźmy. Mamy jeszcze dużo pracy, zanim przyjdą goście. Wymyślanie historii to dobra zabawa. Hej! Historie. Historie są świetne i można się nimi bawić na wiele sposobów. Jak na przykład można przeczytać historię. Albo można zatańczyć historię, jak w balecie. Historię można narysować, tak jak w komiksie. Lub... Hej, można jej posłuchać. A zaczyna się zawsze od... Dawno, dawno temu, tak zaczyna bajka się. Kiedy się zakończy, autor wie, trzeba słuchać. Dawno, dawno temu, zaczęła się bajka ta. Więc bądźcie cicho, dopóki trwa. Zaczęła się kiedyś hen, gdy coś zdarzyło się. A potem znowu było coś, lecz to nie pytaj mnie. A czy wiesz, co teraz stanie się? Tej części przecież nie zna nikt. Posłuchaj, to się dowiesz w mig. Dawno, dawno temu, tak zaczyna bajka się. Nie wiemy, jak się skończy, dobrze czy źle. Coraz więcej dzieje się, napięcie rośnie tak. A ty się tylko pytasz mnie, jak to się skończy, jak? A czy wiesz, co teraz stanie się? Tej części przecież nie zna nikt, lecz posłuchaj, to się dowiesz w mig. Dawno, dawno temu był początek bajki tej. Ta opowieść zaczęła dawno się, dawno temu. A teraz czas już, przygotuj dobrze się. Bo oto już jest tej bajki kres. Bo oto już jest tej bajki kres. Ale co wy myślicie? Jaka jest wasza ulubiona historia? Co wy myślicie? Lubię historię o skrzatach. A ja znam inną historię. O trzech małych misiach. Tata miś, mama miś i dziecko miś. Mała ciuchcia.
Ja nie lubię żadnych historii. Ja lubię wszystkie historie. Tak, o drzewie darów. To najlepsza historia. Czytam bajki młodszemu bratu. Czytam czasem straszne historie. Lubię historie o księżniczkach. Czytam 5 bajek codziennie. I gotowe. Tak, z pewnością znacie wiele dobrych historii. Teraz zawiozę te pyszności do dużego pokoju, zanim przyjdą goście. Halo! Halo! Kto to może być? Na gości jeszcze za wcześnie. O, witam cię, misiu! Doktorze, to pan! Jest pan chyba za wcześnie. Jestem za wcześnie, wiem, za wcześnie, tak, tak, ale mam taką wyśmienitą historię. Muszę ci opowiedzieć. Mam najlepszą opowieść na świecie. To historia mojego życia. Historia twojego życia? Cóż, jestem pewny, że to bardzo... Bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Dobrze. Tak jest, misiu. To historia Hoga, który w tym strasznym świecie dorastał w błocie. Często nie mając nic do jedzenia. Doktorze, to piękna Biedny historia, Hog. Ale wolałbym z tym zaczekać, aż przyjdą wszyscy i wtedy... Więc nie chcesz znać zakończenia? Rozumiem, rozumiem, misiu. Właśnie. Całkiem sprytnie. A może byś poszedł do dużego pokoju i tam zaczekał na wszystkich? Oczywiście, już idę. Zabiorę tylko przekąski ze sobą. Tak, ale doktorze, one są na później. Masz bardzo wygodny fotel, misiu. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dzięki, doktorze. Jej. Zorientowałem się, że potrzebuję więcej krzeseł. Przyniosę je. Zaraz wracam. Dobra, a ja poćwiczę swoją opowieść. Dawno, dawno... Nie. Była już ciemna noc. Też nie. Na strychu na pewno są jakieś krzesła. Misiu! 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 O! Cześć, Ojo. Cześć, Trelek. Cześć, misiu. Słucham. Musisz nam pomóc. Nie wiemy, co wymyślić na ten konkurs opowiadania bajek, wiesz? Pomóż, misiu. Trelek nie ma żadnej historii, misiu. Właśnie. Czy mógłbyś nam pomóc? Prosimy, misiu. No, pewnie. Chodźmy. Wiesz, misiu, nie mogliśmy wymyślić historii, więc zrobiliśmy takie rysunki. Tak, Trelek rysował, a historii nie ma. O, dobrze. Pokażcie, co narysowaliście. Dobrze. Więc to jest rysunek dwóch małych królików. Tak, to dwa króliki. To bardzo, bardzo dobrzy przyjaciele. Piękny rysunek. A ja tutaj? Tak, tak, to rysunek królików i rakiety kosmicznej. Rakieta. Tak, myślę, że ona wylądowała w ich ogródku. Jej. Ale misiu. Tak? To rysunki, a nie historia. Tak. Cóż, moim zdaniem to są bardzo ciekawe rysunki. Naprawdę? O tak. Tylko pomyślcie. Dobrze. Macie dwa króliki, które znajdują w ogródku rakietę kosmiczną. Misiu, chcesz powiedzieć, że te rysunki tworzą historię? Tak, historia rysunkowa. Jasne, jest dużo sposobów na opowiedzenie historii. Robienie rysunków to jeden z nich, o proszę. Ale co dalej? No, to musicie wymyślić już sami. Ale wiem, że każdy chciałby wiedzieć o królikach więcej. Zapewne dokąd one poleciały swoją rakietą. Tak, 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 poleciały na księżyc. Tak, teraz wystarczy krzeseł dla każdego. Hej, ktoś przyszedł. Jakie to wspaniałe. Wszystko już gotowe. Witaj i zapraszam do dużego niebieskiego domu. Nikogo tu nie ma. Ach, witaj, misiu! Przyszłam na konkurs bajek! Ach, babciu Tuciu, to ty! Tak, co słychać, misiu? W porządku. Idź proszę do dużego pokoju i dołącz do doktora. Och, mną się nie przejmuj, misiu! Mną się nie przejmuj! Jest coraz ciekawiej. Już nie mogę się doczekać. Chwilę, zaczekaj, misiu, jeszcze ja! Och, to Lois, nasza ulubiona operatorka telefoniczna. Nie, nie, misiu, to ja, Lois, wasza ulubiona operatorka telefoniczna. Lois, przed chwilą to... A, nieważne. Witaj, Lois, zapraszam do dużego pokoju. Dobrze, misiu, już tam idę. Pa,
Parle-moi, misiu. O, to Jacques. Cześć, Jacques. Bonjour, przyjacielu. Zapraszam do pokoju. A, witam, doktorze Sowo. Kto? Proszę, dołącz do wszystkich w dużym pokoju. Hej, króliku, dobrze, że jesteś. Kicaj do pokoju. To w tamtą stronę. Cześć, Lois. Ale... I zachowuj się. O, witaj, babciu Eta. Cześć, dziadku Otto. Cześć, misiu. Zapraszam do pokoju. Bardzo dobrze. Tak, to chyba już wszyscy. Teraz możemy zaczynać nasz konkurs. Ha. Wydawało mi się, że ktoś puka, ale myślałem, że wszyscy już... Co? Witaj, misiu! Witaj, Jeremiaszu! Witaj, żabonie! Proszę, wejdźcie! Zapraszam do pokoju. Ach, Jeremiasz Żółw! Jak się masz, staruszku? Staro, tak właśnie się mam! Jeremiasz Żółw jest tutaj moim najstarszym przyjacielem. Czy ja tego nie powiedziałem? Jeremiaszu, a dokładnie to ile masz lat? Wiesz, misiu, na tyle dużo, że gubię się w liczeniu. Dobre, stare, ale dobre. Tak, wiem, ale dosyć gadania, misiu. Zaczynajmy ten konkurs bajek. Masz rację, wszyscy na ciebie czekają. To świetnie. Jeremiasz jest każdego roku sędzią konkursu. Czy to nie wspaniałe? Chodźcie. Jak wiecie, albo też nie wiecie, ale powinniście wiedzieć, choć kto tam was wie, nieważne. Jak robię każdego roku, no może nie każdego, bo był taki rok, gdy nie robiłem. Cóż, nieważne, w tym roku będę sędzią w tym konkursie. Dobrze pamiętam, Jeremiaszu, to nie dokończyłeś sędziowania zeszłorocznego konkursu. Nic dziwnego, Hok. Kończyłeś opowiadać swoją historię przez kolejny tydzień. Przyznajcie, to dopiero była opowieść. Zwłaszcza ten fragment, gdy opowiadałem... A zatem, jako sędzia tegorocznego spotkania, tak samo jak w poprzednich latach, ustanawiam regulamin konkursu. Dobrze. Zasada numer jeden. Bawimy... się dobrze! Ale fajnie! Zasada numer dwa! Dobrze się bawimy! To mój ulubiony przepis! A to nie to samo, co zasada pierwsza! Musimy się dwa razy lepiej bawić! Niech się rozpocznie opowiadanie bajek! Kiedy króliki znalazły rakietę w ogródku, poleciały sobie daleko w kosmos i urządziły sobie piknik. Bardzo ładnie. I studiował pilnie medycynę, aby zostać lekarzem, którym jest do dziś. To naprawdę świetna historia. I tak się właśnie kończy ta historia. Tak. Lub zaczyna. Bo z drugiej strony to tylko początek kariery doktora, którego wszyscy lubicie i znacie jako doktora Hoga. O tak, nie dalej jak kilka lat temu przeszedłem najpoważniejszy test w mojej karierze. Więc wzleciał wysoko w górę ptaszek z niebieskimi nogami. Uniósł się na swych mocnych skrzydłach. Legenda rosła tak. Jej, pięknie zaśpiewałaś, Lois. Dzięki. Dzięki bardzo. No co za pieśń. Żyła raz sobie piękna księżniczka. Raz była księżniczka, złotą piłkę miała, wpadła jej do studni. Plum. Co zrobić nie wiedziała. Co ja mam robić? Jak wyjmę moją piłkę? Ja mogę pomóc, choć jestem taki mały. I wskoczył robok do wody, co to był za skok. Szybko popłynął na samo dno. Piłkę zobaczył, na górę wyniósł w mig. Księżniczka z radości skakała tak jak nikt. Ropuchu, spełnię każde twe życzenie. Masz mnie pocałować, z księcia się zmienię. Nie. Tego nie zrobię. Zbiegła więc do zamku swego. Pójdę za tobą do ojca twego. Ciekawe, kto to? Oto ja, książę Ropuszy, dziś nie żartuję. Pomogłem twojej córce, niech mnie pocałuje. Odejdź, brzydalu, nikt cię nie znosi.
Ma, córko, zrób to, co prosi. Czy obietnicę prawdziwą mu dałaś? Lecz co robię, nie wiedziałam. Daj ropuchowi jego nagrodę. Małego buziaka na wieczną zgodę. To nie ty go całujesz. Więc musiała pocałować go. Świat zawirował i stało się to. A gdy wszyscy znów ocknęli się, zobaczyli żaby nie jedną, lecz dwie. Teraz, gdy się tobie lepiej przyjrzałam, jesteś całkiem ładnym ropuchem. Jesteś odlotowa. Taka była historia żabiego księcia. To piękna historia z jawą. Żablo, wszystko w porządku? Ta piękna historia poruszyła moje serce. Prawdziwy. I Klemiana Jones złapał perłowy skarb i chciał szybko dopłynąć do swojego domu. A rekin powiedział: hej, mam na imię Sharky! Pomóc ci z tym skarbem? Nie, bardzo dobrze go zagrałem. I Sharky zabrał Klemiana Jonesa na grzbiet i zawiózł z powrotem na wybrzeże. I tak oto obaj zostali przyjaciółmi. Koniec! I wtedy spytałam, która godzina? Która? Tak. No i która była według was? Która? Dopiero szósta! I wtedy mysz, której ktoś ukradł ser, powiedziała do strasznego smoka, żeby oddał ten ser lub poniesie konsekwencje! Potem razem ze swym kuzynem Nutkiem wrócili do królestwa na rowerze zrobionym z sera! Z ładunkiem Emmentalera, którego wystarczyło dla wszystkich na cały rok! Niesamowite! A potem żyli długo i szczęśliwie! To koniec! Świetna historia, brawo, Tutek, opowiedziałeś nam wspaniałą opowieść. O, dziękuję ci. A jak rozwinięcie? Słyszałeś, było dobre? Tak. To było wspaniałe, Tutek. Powiem wam, że cały konkurs był świetny. Jeremiaszu, a kto wygrał? Według starego żółwia wszyscy zwyciężyli. Ja wygrałem, ty wygrałeś, ona wygrała. Ale kim jest zwycięzca? Zastanówmy się. Zwycięzca. Dokładnie tak, Jeremiaszu. Ja też mógłbym wysłuchać tych wszystkich opowieści jeszcze raz. No, posłuchajmy tego opowiem raz. Jeszcze raz. Jej, co za dzień. A może opowiemy o tym wszystkim Lunie? Chodźcie. O, tutaj jest. Witaj, Luno. Witaj, Misiu. Powiedz mi, jak wam minął dzień w niebieskim domu? Dziś, Luno, mieliśmy wyjątkowy dzień. Odbył się coroczny konkurs opowiadania bajek i każdy przyszedł coś opowiedzieć. O, szkoda, że mnie tam nie było. Było super. Doktor Hawk opowiedział historię swojego życia. To chyba była najdłuższa opowieść. Cóż, znasz doktora. A Tutek opowiedział historię o tym, jak mysz szukała sera. A Pip i Pop przeczytali historię z książki. A Ojo i Trelek mieli historię z obrazkami. Ojej, jak oryginalnie. Tak. I wiesz co, Luno? Tak było miło słuchać tych wszystkich opowieści, że aż sam miałem dużą ochotę jedną opowiedzieć. Ale Misiu, właśnie mi opowiedziałeś piękną historię. Naprawdę? Tak. Opowiadasz mi coś zawsze, gdy się widzimy. Historię twojego dnia. I muszę powiedzieć, że historie o tym, co się wydarzyło u was w domu, są najlepsze. Dziękuję, Luno. Hej, Luno, zaśpiewasz może ze mną piosenkę na dobranoc? Z przyjemnością, Misiu. Z przyjemnością. Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś. Cicho nadchodzi sen, do łóżka pora iść. Już czas pożegnać się.
dobranoc, już czas na sen. Ja wiem, że znów spotkamy się, więc nie martwcie się rozstaniem, o nie! Więc nie martwcie się, już czas, już czas pożegnać się. Już czas. Przecież jutro też będzie dzień. A luna, miś i niebieski dom z wami znowu tu spotkają się. Czas na sen, czas na sen. Pa, pa, pa. Tak, dzięki za wizytę w naszym domu. Pa, pa. O. A przy okazji, jeśli zechcecie mi opowiedzieć historię, to bardzo proszę. Do zobaczenia. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Jakub Osiński. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Grzegorz Kucias, Jacek Bończyk, Dorota Wyrąbkiewicz, Jarosław Boberek, Waldemar Barwiński, Stefan Każuro, Olga Bończyk, Anna Ścigalska i inni. Just in time. It's so good to see you. Come on in. Wait a minute. What's that smell? It's you! Ooh, did you just roll around some flowers or something? 'Cause you smell so good today. Or do you smell this good? Bear! Huh? Down here! Hmm? Down here, Bear! Oh, hi, Tutter! What hi, is it? Bear. Oh, well, I was just wondering, if you've had time to get that box you promised me yet? I have an empty box I promised to give Tutter earlier. Mice love boxes. Well, yes, of course, Bear. Well, boxes are so good for putting things in, and they're great to play with. Well, what's not to love? What's not to love about a box, Bear? Yeah, you're right about that, Tutter. Bear, when can I have it? Huh? When? Oh. Well, I'll go get it now, and I'll bring it to you soon. Well, soon? How soon? I don't know, Tutter, but I promise it won't be long. Promise. Okay, Bear, okay. But please, hurry! I could be having fun with that box right now! Thank you, Bear. You're welcome, Tutter. Yeah. Like I said, mice love boxes. Bears like boxes, too. Only it's hard to find one big enough. Huh? Hey, what did I just step on? I'm so curious. What's this? It's a block. Hey, there's another. And another. Someone is leaving a trail of blocks, and they look like they're leading into the living room.
sorry, Bear. Look, it's Ojo. She loves to play with her blocks. Hi. Hey, Ojo. I'm so curious. What are you doing? Well, I'm making stuff with my blocks, Bear. Oh, really? Wow, that sounds cool. Ojo loves to play with her blocks and use her imagination. Ooh. Hey, look. I made a house. Now it's a house shape. Wow, what a great house. I can just imagine. A door. Ooh. And windows. Windows. And maybe a chimney. Pretty. What a cozy place to live. Hey, you know what, Bear? Hmm? It's just like your house. The big blue house. Really? Oh, yes. Now I see. It's blue. Making shapes with blocks is fun. Well, gotta go, Bear. Huh? Ojo, where are you going? Oh, well, to find more shapes. I'm going to find the very best shape and bring it back alive. I'm going where no bear has gone before. I'm a shapes explorer. Bye-bye, Bear. Bye, Ojo. Hey, did you hear that? It sounded like a rumbling. Hey, is that your tummy? You must have eaten something good today, right? Mm-hmm. Squares, circles, triangles, and rectangles. Shapes. Shapes. Mm-hmm. They're everywhere you look, and they come in all sizes. Why, even the stuff we play with has shapes. Like, a ball has a circle shape. And a quilt has a square shape. And a sail has a triangle shape. Oh, and look, even your TV. See? It's a rectangle. Yeah. Everything has its own special shape. Even you and me. What I see with my eyes is a world of different sizes. Each thing has its own special shape. Could be round like a melon, could be square, there's no telling. It could even be oval like a grape. Me, I'm the shape of a bear. From the tips of my paws to the fuzz of my hair. Not a circle, a squiggle, or a square. Me, I'm just the shape of a bear. Me, I'm just the shape of a bear. Me, I'm just the shape of a bear. A ship can be ship-shaped, a water drop is drip-shaped. There's shapes for everything I see. Ice cream's a cone shape, and you have your own shape, and that's just a great shape to be. Me, I'm the shape of a bear. From the tips of my paws to the fuzz of my hair. Not a circle, a squiggle, or a square. Me, I'm just the shape of a bear. Me, I'm just the shape of a bear. Me, I'm just the shape of a bear. Oh, hi, Tutter. Oh, hi, Bear. Bear, shouldn't you be going? I should. Oh, Bear, don't you remember? You know, that certain something that you promised to a certain mouse? Yes, yes, a certain mouse like me? Huh? Oh, right. Oh, yes. Sorry, Tutter. Oh, gee. Huh. Sometimes I'm a forgetful bear. Right, Tutter, the box. I'll go get it right now. All right, Bear. But hurry up, hurry up. Time's a-wasting. Thank you, Bear. Well, I better hurry up and get that box. Now, where did I leave that box? Maybe on the bed. Huh? Look at that. What shape is that under the covers? Doesn't look like a box. It's a big, big lump. And it's breathing and moving.
moving. I wonder who's under the covers. It's Trilo. Yeah. That's right. You got me, Trilo. You surprised old bear. And what a wonderful tent, too. Sheets on the covers of the bed make a great tent. Well, have fun with your tent, Trilo. I'm just looking for something. Yes? Oh, I'm looking for a box for Tutter. Now, where did I leave it? Yes, Trilo? I'm gonna play. Well, I'm gonna tent and play. Well, I'd like to play with you. Thank you for asking me inside, Trilo. But I really need to find the... Yes, but see, I just need to find the box. No, but I'm your name. Please? No. Okay, all right. Let's see, I guess Tutter can wait one more minute for his box. Okay. Here I come. Nice tent, Trilo. Tents are neat, huh? Being in a tent is kind of like being an explorer in the jungle. Yeah, listen. Can you hear the animals? Like a parrot? Yeah, a parrot in the jungle. Monkeys! Yeah, monkeys are a lot of fun. Or even a lion. Trilo, it's okay. You were just pretending, remember? No lion. Mm-hmm. Pretend. Mm-hmm. Yeah. No lion. No lion's here. No, I really have to find that box for Tutter now. Where did I put that box? Oh, yeah. You could help me look for it. What a great idea. Box! Where? Box! Oh, there it is. Box! Oh, this is great. Yes, this is it. This is the box. Thanks for helping, Trilo. Have fun. Wow, Tutter's gonna love this. Oh boy. Tutter. Oh, Tutter. Hello. Do you see Tutter? He must be around here somewhere. Here, Bear. Over here. Oh. Hello, Tutter. Oh, hello, Bear. Hello. Do you have something behind your back? I think you do. Why, yes, I do. Oh, is it perhaps maybe my box? It is. Oh, my box. Oh, what a great box. Oh, boy. It's going to look great in my playroom, where I can put all my toys in it or make it into a bowling alley. Wow. My pleasure, Tutter. Yeah. I like finding presents for my friends. That's very nice, Bear. Well, I'll be taking my box inside now. Oh, boy! Oh, no! What's wrong, Tutter? Oh, it's too big, Bear! Too big! I'll just have to cut it up! Oh, hickory! Oh, I guess half a box is better than none. Where's my saw? No, Tutter, wait. Huh? I mean, look at it. See? It's a rectangle. See? Hey! Now, wait just a minute. Now, look at that box. It's a rectangle. That means, Bear, that one side is smaller than the other. Bear! I just got a great idea! Really? Yeah, Bear, yeah.
Like so, it should fit. It should fit, Bear! Yay! It worked! I did it! Oh, I'm so smart. Thank you, Bear. Thank you so much. I'll see ya. Bye-bye. Oh, boxy. Good thing that box was a rectangle. Desk shape. And there's a wall shape. Wall shape. Very flat. There's a book shape. There's a book shape, all right. Mojo, Pip and Pop, what are you guys doing? We are shape explorers. Shape explorers, go! All the different shapes, Bear. That's about a gazillion, I think. Oh, cool. Wow. Actually, it's about a gazillion. 350. About that. Yeah. Wow, I didn't know that. Mm-hmm. But, yeah. Bear, I haven't found the special shape I'm looking for. You haven't? No, I'm looking for one shape just for me. Aww. Ojo. Yes, Bear? I want to show you something. There's something you should see. Now, hold it. Stand right there. Now, watch this. What's that, Bear? Wow, what a great shape! That's you, Ojo. That's your shape. Really? My own special shape? Yeah, mm-hmm. That's Ojo, all right. That's her, all right. Yep, that's the shape you're in. The otters have an otterish shape. Cool shape, yeah. And you and I have very special bearish shapes. Wow! What I see with my eyes is two bears of different sizes. One of them is me and one is you. You're bigger and you're taller. And you're a little smaller. But I'm still a bear shape too. Me, I'm the shape of a bear. From the tip to my paws to the fuzz of my hair. Not a circle, a squiggle, or a square. We are both the shape of a bear. We are both the shape of a bear. We are both the shape of a bear. You're not shaped like a rhino. And you're not a porcupino. You are not a gorilla. No, not me. I'm not shaped like a tomato. And I'm no couch potato. But a bear is a great shape to be. We are the shape of a bear. Of a bear. From the tips of our paws to the fuzz of our hair. Not a circle, a squiggle, or a square. We are both the shape of a bear. We are both the shape of a bear. We are both the shape of a bear. Yeah. It's great. Everyone has their own shape. Yeah. Look. You have your own special shape, too. Yeah, great shape. Hey, you've got people shapes. Wow. Bye, Bear. Yeah, huh? Bye, Bear. Wait, where are you going? To find more shapes. Shape explorers, go! Let's go find some more shapes. Hey, go over to the kitchen. Now we're shaped. Yeah, okay. Well, today has shaped up to be quite a day. Hey, you know who I haven't seen yet today? My special friend Shadow. But maybe if we look real hard and sing a song together, she'll appear. Sing with me. Oh, where is Shadow? Where is Shadow? Where is Shadow? Where can Shadow be? Do you see my friend Shadow? Hey, you big old bear, I'm over here. Hi, Shadow. It's nice to see you. So, what have you been up to today? Oh, I was just dancing with the sunlight in the kitchen. Ooh, that sounds like fun. Well, Shadow, I was wondering if you and your shadow friends could tell us a story. Why, certainly, Bear. Let me see what I can fancy for you. Just watch. Twinkle, twinkle, little star. Yeah, watch that big light up in the sky. I'm trying to sleep down here.
How I wonder what you are. Gosh, dang it. What is that thing? Yeah, I used to know what it was. It looks familiar. Up above the world so high. Ooh, look at that thing. It's really up there. Like a diamond in the sky. Diamond? I'm rich! Twinkle, twinkle, little star. Yeah, don't tell me, don't tell me. Gosh dang it, it's up. How I wonder what you are. I don't know what it is. I give up. It's a star! Wow, what a great song. Twinkle, twinkle, little star. Shadow, have you ever played with starlight? Many a time, Bear. Starlight is the best light of all. Ooh, that's good to know. Well, I'm off. But when you need another story, just try to find me. Bye, Shadow. Bye. Thank you. Starlight. I wonder what it's like to play with the stars. I think I know just who to ask. Ah, the attic. Isn't it great? Sometimes I like to just come up here and look out at the stars. It's also where I come to talk to a special friend. Let's go see if we can find her. Ah, there she is. It's Luna, my friend, the moon. Hi, Luna. Hello, Bear. I was just getting ready to rise up into the night sky and shine all over. But tell me, how was your day in the big blue house? Well, Ojo made the neatest things with her blocks, and Trilo made a tent in the bedroom. I've always wished I could fit under a tent. They look like such fun. And I got Tutter a wonderful box to play with, but we had to turn it just right to make it fit. And Ojo, how was that little bear today? Oh, Ojo found out she has her own special shape. Everybody has one. You know, sitting up here in the sky, I've always found it comforting that there are so many shapes in the world. And the moon is such a wonderful shape. Did you know that although I'm a circle right now, from time to time I can change into a variety of shapes? Wow! It must be nice to have so many different Luna shapes. Indeed. Well, you've had such a fine day. Mm-hmm. But now it's time for me to return to the sky before everyone wonders where I've gone. Oh, well, would you join me in a song before you go? Of course, Bear. Hey, this was really fun. We hope you liked it too. Seems like we've just begun when suddenly we're through. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. 'Cause now it's time to go. But hey, I say, well, that's okay. 'Cause we'll see you very soon, I know. Very soon, I know. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Goodbye. And tomorrow, the moon, the bear, and the big blue house will be waiting for you to come and play. Come and play. Come and play. Bye now. Well, thanks for visiting the big blue house. Let's see how tomorrow shapes up. Oh. See you soon.
the Blue House. Hello from the Small Mouse. Things to do. Fun for you. Howdy from the Big Bear. Want some fun? Here's where. Just for you. All is new. In the House of Blue. Lots of room at our house. Catch the moon at our house. Kitchen's here. Bathroom's there. Attic full of stuff here. Pillows full of fluff here. Just for you. In the House of Blue. Welcome, welcome, welcome to the Big Blue House. Welcome, welcome, welcome to the Big Blue House. Door is open. Come on in. Now you're here. So let's begin. Oh, hi. You're just in time. I was wondering when you were going to get here. Come on in. Wait a minute. What's that smell? It's you! Ooh, you smell so good. You smell like fresh berries. Must feel good to smell that sweet. Well, I'm feeling really good too. And you know what I like to do when I'm feeling really good? I love to dance the cha-cha-cha. Hey, I have an idea. Would you like to dance with me? I got some great cha-cha music we can play, and we can dance together. What do you say we dance the cha-cha-cha? Huh? Hey, that music. That doesn't sound like cha-cha music. Hey, it's coming from... Ojo? It's Ojo. I wonder what she's doing. Ojo? Excuse me. Excuse me, Bab. I am not Ojo. I am Senorita Ojo, the Spanish dance bear. But you may call me Senorita. Ah, Senorita. Senorita means young lady in Spanish. Senorita? Yes, Bear? I'm curious. What are you doing? I'm dancing the flamingo. The flamingo? I've never heard of that dance before. Well, that's because I just made it up, Bear. I danced the flamingo because it is my life. Ah, the flamingo. I can just see it now. The hands clapping. Wow, look at the hands clapping. And castanets clacking. Andale, andale. And the guitars strumming. I love the guitars. Olé. Oh, Bear. Si, senorita. Would you like to dance the flamingo with me? I'd be delighted. Come! Let us dance the flamingo! Ojo? Charmed, I'm sure, Bear. Bye-bye. Huh? Where are you going? I think I have flamingo fever. I have to keep dancing. Ha, 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 ha. Bye, Ojo. Yeah. That was great. Oh, I just love to dance. Dance. Mm-hmm. And hey, do you want to know the secret of dancing? You can do it any way you want to. Mm-hmm. All you have to do is move your feet. And you can move all sorts of ways. Like, you can dance fast, like a jig. Or you can dance slow, like a waltz. Or you can dance from side to side,
forwards and backwards, up and down, skipping, hopping, jumping, turning, leaping, pirouetting. Ta-da! See? The only thing you have to do when you dance is you have to have fun. I'm gonna shake my hips, wave my paws in the air. You can do it even if you're not a bear. Get up on your feet, get out of that chair. You can do it in the kitchen, you can do it almost anywhere. It feels so good to be dancing any old kind of way. And I say that I would rather be dancing, dancing the day away. Okay, I move my head to the left and then to the right. Once you start dancing, it's dynamite. It's a great way to work up your appetite. You can do it every morning, you can do it every single night. It feels so good to be dancing any old kind of way. And I say that I would rather be dancing, dancing the day away. It feels so great to be dancing any old time of day. And I say, you're gonna find me dancing, dancing the day away. You're gonna find me dancing, dancing, dancing the day away. There are so many different ways to dance, but what do you think? What ways do you like to dance? I like dancing because it keeps you healthy sometimes. Point down. Point down. I like pop. Please are fatal. It's good when you're happy and it's good when you're sad. I hate dancing. Wow, you guys really know how to dance. And all this talk about dancing makes me want to do the cha-cha-cha. Hey, let's turn on my radio and see if we can't find my favorite radio station, WCHA, the station that loves to cha-cha-cha. WCHA. Here it is. The station that cha-cha-chas. And now, a song that's sure to get you shaking, the Jumpin' Fish Cha-Cha-Cha. This should be good. It's gonna be good. Hope you got those maracas handy, cause this one really moves. Oh, wait a second. I wish you... I don't have my maracas, my shakers, and they make noise. And bears love to make noise. Where did I put them? Oh, maybe in the bathroom. I'll be right back. No maracas in the bathroom. Hi, dear. Hi, Trilo. Trilo, dancing. Dancing? Trilo loves dancing. Yeah. Well, Trilo, I was just about to do the cha-cha-cha. Oh. Would you like to join me? No, dear. I already dance. Trilo, dance. Huh? You already danced? Yeah.
I didn't see that. Did you see that? Well, okay, Trilo, I understand. Maybe another time. Bye-bye, Bear. Bye, Trilo. No maracas in the bathroom. Maybe in the kitchen. Come on. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. Now, the last time I used my shakers, I think it was in the kitchen. And I'm pretty sure it was by the dish rack. Now, let's see. Huh? What is this? Ah! Ah! Oh, Bear! It's you! Tutter, it's you! It's Tutter! Oh, hi! Hi, Tutter. I just came down to look for my shakers. I haven't seen them, Bear. I haven't seen them. Hey, maybe you'd like to dance with me. Dance? Yeah. You know, dance. Take a step or two, move the little blue tail. Huh? No, 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 no. Not this mouse, Bear. Not this mouse. Can't dance, Bear. Can't dance. Oh, come on, Tutter. Everybody can dance. Sorry, Bear. Sorry. I got no rhythm. No beat. The mouse who can't dance. What a shame. What a pity. Hey, Bear. Hey, Tutter! It's Pip and Pop! Hi, you two! Hi! Hey, Pip! Pop! Hey! What's wrong, Tutter? You look like someone ate your last piece of cheese! Did they? No! No, no! Nothing like that, Pip! Nothing like that, Pop! I'm just a mouse who... can't dance! Can't dance! Oh, he's pulling our leg! You gotta be joking! Not joking. Oh, Tutter. Hey, we can teach you to dance. Really? Teach me? Really? Really? Yes, Tutter. Everybody can dance. Really? Yeah. Well, okay, then let's do it. All right. I'll just go upstairs, get the radio, and put on some good cha-cha music. No, no, Bear. Yeah? We don't need a radio. Oh, we can make up our own music. Let's go, Tutter. Wow, this is going to be great. All right. And you can dance with us, too. Everybody pay attention. Gotta tell you something cool. We call it the Tutter Dancing School. But I'm kind of nervous. Don't know if I can do it. Don't you worry, Tutter. There's really nothing to it. Just hold your head up so you feel real tall. Now bounce that head like a little rubber ball. Lean to one side. Now back to the other. Look at you, tell. You're doing the otter. This is so easy. Can you teach me more? Well, maybe. I guess. Oh, please. Oh, yes. You've got the groove. You've got the beat. It's time you move those hands and feet. Now wave your arms and bounce around. Look at you, Tutter. You're getting down. I'm dancing. He's dancing. I'm dancing. We're dancing. Go. Nice move, Tutter! Yeah! Thank you, Bear! See you, Bear! Later! See ya! Looks like Tutter can dance after all. And I hope you picked up a new beat or two. Hey, you know who we haven't seen yet today? My good friend, Shadow. Come on, let's go find her. I bet Shadow's around here somewhere. But maybe if we look real hard and sing a song together, she'll appear. Ready? Oh, where is Shadow? Where is Shadow? Where is Shadow? Where can Shadow be? Shadow! Hello there, you big old bear! Hello, Shadow. So nice to see you today. So what have you been doing? I've been dancing a jig with the light in the attic. Oh, my golly, do I feel grand! Well, dancing will do that to you. Oh, yeah. So, Shadow, I was wondering, would you tell us a story? Oh, I'd be glad to, Bear.
Let me see what I can fancy. Just watch. Teddy bear, dance on your toes. Well, I'm a little new at this. Oh! teddy bear, touch your nose. But like this? Like this? Like this? So teddy bear, touch the ground. All right. Touched it. Touched it. I touched it again. And I... Oh, I'm stuck! Oh, well. Teddy bear, turn right around. Turn around. Turn around. Turn around. Now, teddy bear, show us your shoes. Oh, here's my shoe. See it? See my shoe? Here it is. Teddy bear, that will do. Oh, okay. Don't want to see it again? Sure. So, teddy bear, run up the stairs. Okay. First floor. Second floor. Now, teddy bear, turn off the light. Okay. Teddy bear, say goodnight. Night-night. Wow, what a great song. Teddy bear, you gotta like a song about bears that can dance. Well, from what I've seen, you bears have dancing in your bones. Hey, I guess we do. I guess we do. Woohoo! Well, I've got to be going, Bear. But when you need another story, just try and catch me. Bye, Bear! Bye, Shadow. Thank you. Well, I think I can finally cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. You know, I've been dancing so much today that right now I don't really feel like cha-cha-chaing. Maybe I'll just sit here and swing for a while. You know, to and fro, fro and to. Hey, Bear! Oh, hi, everybody. What are you sitting down for, Bear? Oh, you know, I'm just sitting here swinging. You know, to and fro, fro and to. You know, but, Bear, weren't you going to cha-cha-cha today? Yeah, Bear! Cha-cha-cha! Well, I was, but, you know, I've been dancing so much today that I don't really feel like it now. Huh? No cha-cha-cha! Yeah! Bear, are you okay? Bear's gotta be sick. Are you sick, Bear? I think he's sick. He's probably very ill. No, guys, I'm not sick. I just don't feel like dancing right now. Yeah, but, Bear, don't you feel that itching? Itching? Yep. Twitching. Oh, yeah, the twitching. And Bear, don't you feel that scritching? The scritching, Bear, the scritching. Well, not to mention, I do feel a scritching, you know, a little one, yay big, right about oh, here. Oh, and don't forget the scratching. Oh, the scratching. A scratching, now why'd you have to say that? Scratching. And now for our hottest newest selection, a song that's sweeping the country. I'm starting to feel something. Yay! Yeah! The song we know you're gonna love, The Bear Cha-Cha-Cha! Uh-oh, I'm getting that feeling again. Yeah, it's an itching, a twitching, a scritching, a scratching. It's time for The Bear Cha-Cha-Cha! When I feel my toes start to twitch, my lips go la-la-la-la-la-la. And my arms and legs get the itch. It's time to do the bear cha-cha-cha. Cha-cha-cha, ha-cha-cha, gonna cha-cha-cha. Ooh la la, time to cha-cha-cha. The bear cha-cha-cha. Well, don't just sit there. Get up and do it with me. Come on. Cha-cha-cha. Everyone gonna cha-cha-cha. Ooh la la, time to cha-cha-cha. The bear cha-cha-cha. Some people stop and stare. Who? What? Why? How? Where? You can't explain to them you're an honorary bear. Yeah! Everybody now! Cha-cha-cha! Ah-cha-cha! Gonna cha-cha-cha! Ooh la la! Time to cha-cha-cha! Cha-cha-cha! The bear cha-cha-cha! 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 I sure do love to cha-cha-cha. Hey, I'm curious. Were you cha-cha-chaing? Well, I think we should go up and tell Luna all about our day and everything we did. Come on.
There she is. Hello, Luna. How are you? Good evening, Bear. I was just admiring the clouds floating about the sky. How was your day in the big blue house? The whole house was jumping. Really? Mm-hmm. I don't recall seeing your big blue house jump. Well, the house didn't actually jump, but everyone inside did. We were dancing. Oh, dancing. Why, that's one of my favorite things about the world, how everybody dances. Tell me more. Well, Ojo danced the flamingo. Oh, Ojo made up her own dance. That's right. And Trilo really jammed. Well, the right music can really make you move. That's true, Luna. And Tutter didn't think he could dance, but the otters gave him a lesson and he did just fine. And if I know my bear, you must have been breaking some fine moves yourself. Me? Well, Luna, I did get that old feeling again. Not the scritchin'. Yeah, the bear cha-cha-cha! I don't know why it's so much fun to dance with all my friends. Oh, but Bear, there's nothing more fun than dancing with your friends. Like me and the Earth, we've been dancing together forever. Wow, I never thought of that. Well, Luna, would you dance and sing with me now? The goodbye song? Mm-hmm. I'd love to, Bear. Hey, this was really fun. We hope you liked it too. Seems like we've just begun when suddenly we're through. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. 'Cause now it's time to go. But hey, I say, well, that's okay. 'Cause we'll see you very soon, I know. Very soon, I know. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Goodbye. And tomorrow just by today. The moon, the bear, and the big blue house will be waiting for you to come and play. Come and play. Come and play. Bye now. Well, thanks for visiting the Big Blue House. See you soon. Oh. By the way, keep on dancing. Bye. Dancing the day away. Wszystko jest, nawet pies. To niebieski też. Tutaj zaś na dole. Witam w myszej szkole. A strada serdydry nie męczą się nigdy. Wszyscy są i niebieski dom. Czeka tutaj na was nasz niebieski dom. Świetna w nim zabawa, pora zacząć ją. Drzwi otwarte. No to byś śmiało mógł tu wejść. Niedźwiedź w dużym niebieskim domu. Nocowanie u Tutka. Tu jesteście.
cześć! Fajnie, że u mnie jesteś już, bo dziś zrobić muszę rzeczy sto. Naprawdę, mam zajęć na cały ten dzień już od chwili, gdy zerwałem się. Więc po zakupy mam iść posprzątać coś. Tak bywa, bo tu mieszka mysz ruchliwa dość. I lemur, dwie wydry i mały miś. Więc mam dużo do zrobienia dziś. Lecz proszę wejdź, zrób ten krok. Zostań, aż zapadnie zmrok. Proszę wejdź, zapraszam cię. Ładnie pachniesz, to się wie. Pokaż uśmiechniętą twarz. Wiem, że humor dobry masz. Tak lubię, kiedy wpadasz. A więc proszę wejdź. Ty pogadać chcesz, dobrze o tym wiesz, że zawsze znajdę czas, a zjawa ta opowieści ma. Tańcz cza cza cza, więc proszę wejdź, to dobra myśl. Proszę wejdź już zaraz, dziś. Proszę wejdź, mym gościem bądź i wygodnie sobie siądź. Zabawa będzie na 102, miś pomysłów tyle ma. Tak miło cię zobaczyć, a więc proszę wejdź. Drzwi zawsze są otwarte, a więc proszę wejdź. I czuj się jak u siebie, szybko proszę wejdź. Tak! Właśnie, chwileczkę. Co to za zapach? To wy! Powiedzcie, jedliście może ciastka z mlekiem? Bo pachniecie tak jak ciasteczka z mlekiem. A może wy zawsze pachniecie tak słodko? Tak. Ale co ja mówiłem? Pamiętacie? Ach tak, idziemy do kuchni. Dzisiaj, jak widzicie, przygotowałem dla Tutka przekąski. Tak, deska pysznych serów. Tutek przyprowadza dziś kilku znajomych na nocowanie. Hej! Nocowanie! Nocowanie! Nocowanie jest wtedy, gdy zostajecie u przyjaciół na noc. Zawsze jest zabawnie. I to ciekawe doświadczenie dla kogoś, kto planuje wyjechać i mieszkać w hotelu. Podczas tego robi się wiele rzeczy. Można grać w gry. Albo... jeść przekąski. Albo rozmawiać z przyjaciółmi. A mówiąc o przekąskach, lepiej skończę kroić te sery. Znajomi Tutka przychodzą na nocowanie. Dziś także Trelek, Pip i Pop zostali u Etty i Otto. Będę więc ja, Ojo, Tutek i kilka myszek, tak? Ej, misiu, szybko, już czas odebrać wszystkich z mysiej szkoły na to wielkie nocowanie. Myślisz, że Tutek będzie miał coś przeciwko, żebym też przyszła? Oczywiście, że nie, Ojo. Będzie zabawnie. Hej, wy także chodźcie. Tak, szybko, misiu. Więc wszyscy przyjdą dzisiaj na nasze wielkie nocowanie? Przyjdą? No więc ja osobiście nie mogę się już doczekać. Niech się już zacznie. Tak, ja też. Nocowanie jest super. Hej, a ktoś z was już był kiedyś na nocowaniu? Nie. No a ty, ludzku? Cóż, niezupełnie. A co się robi na nocowaniu? No, zapewne robi się... zapewne gra się w gry. Tak, będziemy grali! I są przekąski. Ależ będą! I opowiada się straszne historie przed pójściem spać. Straszne historie? No to, to dobra, możemy nie opowiadać, chyba że bardzo chcecie. O, nie. Będzie wspaniale, Tutku. To miło ze strony misia, że zaprosił nas do siebie. Hej, Tutek, witajcie, myszki. To misi i Ojo! Zabierajcie swoje rzeczy i wyruszamy! Nareszcie, wyruszamy na nocowanie. Czy to wszyscy? 12. Cześć! 13. Zapraszam! 14. Cześć! Połóżcie swoje rzeczy tutaj! Wszyscy, Tutku? Jeszcze nie, misiu, wciąż wchodzą. Misiu, nie gniewasz się, że zaprosiłem całą klasę? Co, nie chciałem nikogo urazić? Nie, Tutku, w porządku, tak. Cześć, misiu! O, to świetnie, zapraszam, śmiało!
Witajcie, dobre, bardzo jestem ciekawa tego domu. Przepraszam. Naprawdę wielki i niebieski. Dziękuję wam bardzo. Cześć. Nam także się podoba. Cześć, Misiu, cześć, Tutku. A może wszystkich oprowadzić? Ale będziemy dziecko. Brawy, dziecko. Wycieczka, idziemy, kochani, proszę za uwaga wszyscy, to jest nasz pokój dzienny. Tutku. Tak, ludzką pytanie? Tak. Dlaczego wszystko jest tu takie gigantyczne? Tak. Spójrzcie na rozmiar tej kanapy. Właśnie. Ty siedzisz na niej, czy wspinasz się, by umieścić na szczycie flagę? Boss, ale mnie rozbawiłeś. Nie, poważnie. Wszystko tutaj jest tak duże, ponieważ tutaj mieszka miś. Wiecie, wielkie meble dla wielkiego misia. Tak, tak. Gdyby te meble były mniejsze, miś by je zniszczył siadając. Przecież spójrzcie na niego, spójrzcie! Nie sądziłem, że jestem wielki. Wielki. Spójrzcie na to. Nigdy niczego podobnego nie widziałam. Jej, co to jest? Ogromne. Hej, myszy, to rękawica misia do bejsbola. A czego używa zamiast piłki? Księżyca? Ale mówiąc poważnie, miś rozmawia z księżycem. To prawda, tak jest. O tak. Posłuchajcie mnie, wiem, że wszystko tu jest duże, ale mam nadzieję, że poczujecie się tu, cóż, jak w domu poza domem. Czujcie dobrze się, dom nasz wita was. I niech każdy wie, jak tu dobrze jest wśród nas. Pewnie, że tak, Misiu. Zabawa trwa, a gdy czegoś trzeba wam, to dajcie znać. Może mleko masz? Jakąś książkę, skarpetek, parę? Tak mam. Bo to jest dom dla wszystkich dom. Tak jak u siebie czujcie się tu. Przyjaciół krąg otacza was już. Oto dom dla wszystkich dom. Możemy grać. Tak. I ciastka zjeść. Pewnie. Sprawdźmy, jak długo można nie iść dzisiaj spać. Jeszcze chwilę. Opowiedzmy bajkę. Tak, kto rozpocząć chce? Ja chcę. A kiedy już zmęczymy się, czy przytulisz nas? No pewnie. Gdy zapadnie ciemna noc, każdy weźmie koc. I jedzenia mac. Niech zabawa tutaj trwa cały tydzień albo dwa. Tutaj znów wrócimy tu, bo to dom dla wszystkich dom. Dla wszystkich dom. Tak jak u siebie czujcie się tu. Czujcie się jak u siebie. Krąg otacza was, bo oto dom dla wszystkich dom. Bo oto dom, najlepszy dom. Tak jak u siebie czuję się tu. Przyjaciół krąg jest ze mną znów. Oto dom, najlepszy dom. Dom dla wszystkich dom. Dom, najlepszy dom. Tak. Tu wszystko jest inne. Muszę opowiedzieć o tym rodzicom. Patrzcie tutaj. Mają tutaj ogromną szufladę wypełnioną po brzegi z serem. Hej, przechodźmy. Hej, chwila. Mam jakieś złe przeczucia. Patrzmy, co się tu dzieje. Jest zdecydowanie najsmaczniejszy. O nie, ale to dużo myszy. Cieszę się, że się bardzo dobrze bawicie. Dziękuję. Misiu, chyba nadeszła pora przekąsek. Jeśli możesz. Przekąski. Cóż, w takim razie przygotowałem dla was wielki talerz pełen serowych okruszków. A, tu stał cały talerz sera. O tak, zrobiliśmy sobie taką małą rozgrzewkę. No i jesteśmy gotowi na te przekąski. Tak, zazwyczaj u mnie w domu jadamy kawałki brie pieczone z dżemem z czarnych jagód. Właśnie na wieczorną przekąskę. O! Tak jadamy o tej porze w domu, to tylko propozycja. Tak, tak, chyba mam na to ochotę. Zjedzmy ten pieczony. Wiecie, czasami dobrze jest podczas nocowania zrobić coś tak samo, jak robicie w domu. To pomaga poczuć się lepiej w nowym miejscu. Uwaga wszyscy, pieczony brie! Tak, dziękuję, dzięki. Hej, przepuśćcie mnie do lodówki. O, jak się masz? Proszę bardzo, smacznego. Pyszny, pieczony brie. Bonsai! Dzięki, Misiu, było pyszne. Hej, idziemy w coś pograć? Tak, tylko w co zagramy? Cóż, w moim domu po jedzeniu grywamy często w parserek. O,
Mówisz o tych zgadywankach o serze? Tak, jest bardzo fajna. O, brzmi zachęcająco. Hej, myszy, idziemy! Idziemy! O, co się stało? Odżo, jesteś smutna? Nie chcesz zagrać w zgadywanki o serze, co? O, to brzmi jak jakaś mysia zabawa. W porządku, pójdę sobie do pokoju pobawić się, czy coś. Ale chodź z nami, bez ciebie nie będzie zabawy, no, chodź. Poważnie? Tak! Dobrze, Tutku, dzięki. Tak, chodźmy szybko! Bawcie się dobrze. O, ta gra ci się spodoba, zobaczysz. Cóż, wszystko się chyba udało, więc czas rozpocząć sprzątanie. No i jak wam idzie zabawa? Naprawdę dobrze, Misiu, dobrze. Tak, Lucek wie naprawdę bardzo dużo o palce z Janie. Nie, mówi się parmezanie, Ożo, parmezan. A po włosku będzie parmigiano. Cóż, wiem to, bo grałem już w te zgadywanki o serze kilka razy. Tylko kilka. Cóż, nie chcę przerywać zabawy, ale robi się już późno i myślę, że powinniśmy iść do łóżek. Czy ktoś z was potrzebuje pomocy? Misiu, nie miałbyś nic przeciwko, gdybym zadzwoniła do mamy i taty przed snem? Chciałam powiedzieć im dobranoc. O, oczywiście, Kasiu, nie ma sprawy. Czy ktoś jeszcze chce zadzwonić do rodziców? Dobrze, chodźcie za mną. Telefon jest w kuchni. Cześć, tato. Tak, to ja. Chciałam wam tylko powiedzieć dobranoc. To kolejna rzecz, którą można zrobić, gdy śpi się poza domem. Zadzwońcie do rodziców i powiedzcie im dobranoc. Na pewno się ucieszą. Dobrze, mamo. Ja też cię kocham. Dobranoc. Dzięki, Misiu. Proszę. Tak. Tak. To kto następny? O, ja! Dobrze, Lili. Wszyscy leżą wygodnie? Wygodnie. Świetnie. Dobranoc. Dobranoc, Misiu. Misiu, Misiu, tutaj. Czyż to nie Tutek? Misiu. Tutek? Co się stało? Cóż, chodzi o to, że przecież ja zawsze zasypiam z przytulanką, no i... Wiesz, nie wiem, co oni sobie pomyślą, gdy to zobaczą. Ach, tak. Tutku, coś ci chcę pokazać. No chodź. Sam zobacz, Tutku. No proszę. Wszyscy mają jakieś maskotki do zasypiania, jak przytulanka. O. Dziękuję ci. Nie ma za co, Tutku. Dobranoc. Dobranoc. A jutro idziemy wszyscy na wspinaczkę. Hej, boss! To było śmieszne, co powiedziałeś o tej kanapie. Przepraszam, już pora spania. Dobranoc, Misiu. Misiu! Tak, tak, Lucku? Tak, 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 tak. Czy ta poduszka jest sztuczna? Bo wiesz, u mnie w domu sypiamy na puchowych. O, masz, Lucek. Możesz wziąć moją. Naprawdę? O, to bardzo miło z twojej strony. Mogę ją wziąć? Ależ proszę. Tak, bierz śmiało, stary. Dzięki. Teraz na pewno będę spał dużo lepiej. Proszę bardzo. Dziękuję. A zatem... Wszystko już dobrze? Tak, tak. Misiu, tak. Dobranoc. Dobranoc, Misiu. Misiu! Kogoś przycięła szuflada z serami? Tak, Lucku. Zupełnie zapomniałem. A co? U mnie w domu mama i tata zawsze śpiewają moją kołysankę, bo inaczej nie mogę zasnąć. O, w takim razie czas na kołysankę. Hej, Misiu, chyba wiem, kto mógłby zaśpiewać piękną kołysankę. O, tak, Tutku, masz rację. Ale musimy zaśpiewać razem i dobrze się rozglądać. Co? Gotowi? Tak! O,
Gdzie jest zjawa? Gdzie jest zjawa? Kto to? Trzymajcie! Gdzie jest zjawa? Gdzie schowała się? Zjawa! 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 Tutaj jest! Witaj, zjawo! Och, witam was wszystkich! Jej, ale dzisiaj przyszło dużo małych myszek! Tak, zaprosiłam dziś wszystkich na nocowanie, zjawo! Ja uwielbiam nocowania! Tak, więc co mogę dla was zrobić w ten piękny wieczór? Wiesz, zjawo, w domu Ludzka mama i tata śpiewają mu przed snem śliczne kołysanki, więc... Nie musisz kończyć, nie kończ, misiu! Mam dla was idealną historię! Co noc, gdy w łóżku leżysz już, możesz poczuć ruchy zjaw. Gdy zasnąć chcesz, śpiewamy ci piosenkę cichą, cichuteńką tak. Ciche lulilaj, lulilaj, śpi już niedźwiedziczko. Lulilaj, lemurze, myszko, śpi. Nic wam nie przeszkodzi, bo czuwają zjawy tu nad waszym snem, nad waszym snem. Ciemną nocą nie ujrzysz ich, ale wiesz, że tutaj są. Jeśli ktoś pocałuje cię, to zjawa płynie przez sypialnię twą. Śpiewa lulilaj, smacznie śpią już wydry. Lulilaj, już dzieci, idźcie spać. Nic wam nie przeszkodzi, bo zjawy będą czuwać tu przez noc. Zjawy będą czuwać przez noc. Zjawy tu czuwamy przez noc. Spójrz, misiu. Udało się. Dobranoc. Dobranoc, zjawo. Misiu? Tak, Ludzku? Misiu, to nie była kołysanka, którą śpiewają mi rodzice. O, cóż. Wiesz, Ludzku, zaśpiewam ci inną kołysankę. Nie... Ale jeśli mogę, misiu, chciałbym chyba jednak pójść do mojego domu, misiu. O, oczywiście, Ludzku, możesz iść do domu, jeśli chcesz, ale jesteś pewien? Tak myślę. Tęsknię za babą i tatą. O, w porządku, Ludzku. Jeśli będziecie spali poza domem, to zawsze pamiętajcie, że gdy będziecie chcieli iść do domu, poproście kogoś dorosłego, by zadzwonił po waszych rodziców, żeby was zabrali. Chodźmy, Ludzku, zadzwonimy do nich. Dobrze. Dzięki. W porządku. To żaden problem, Ludzku, nawet najmniejszy. Dziękuję, misiu. To wy nie śpicie? Co się stało, misiu? Cóż, idziemy zadzwonić do rodziców Ludzka. O, co się stało, Ludzku? Wiesz, chyba jednak pójdę do domu. Nie pogniewasz się, Tutku? Ależ nie, w porządku, Ludzku. Będziemy tęsknić. Naprawdę? Będziecie tęsknić? No pewnie. Cóż, nie chciałbym was wszystkich tak bardzo zawieść. To może zostanę. To zależy od ciebie. Ale jeśli chcesz iść do domu, to nie ma sprawy. To zostaje. Chyba już najwyższy czas zmykać do łóżek, prawda? Dobranoc. To był naprawdę uroczy wieczór. A może opowiemy o nim Lunie? Chodźmy. A, tutaj ją widać. Witaj, Luno. Witaj, misiu. Hej, spóźniłeś się. Tak,
Cóż, Tutek zaprosił dziś kolegów na nocowanie i trochę mi zajęło położenie ich. Do łóżek. Tak jest, Luno. O, czy Tutek organizował to po raz pierwszy? Tak, i udało się doprawdy wyśmienicie. Bo wiesz, Misiu, obserwowałam już z góry naprawdę wiele nocowań i zauważyłam, że to duża frajda móc nocować w zupełnie nowych miejscach. To prawda, Luno. Ale warto także pamiętać, że zawsze potem czeka na nas w domu nasza rodzina i nasze łóżko. A, naprawdę wspaniale to podsumowałaś. Cóż, chyba lepiej już wrócę do pracy, Misiu. Świat śpi lepiej, gdy ja czuwam na niebie. Dobrze, ale Luno, zaśpiewasz ze mną piosenkę na dobranoc, zanim pójdziesz? Z przyjemnością, Misiu. Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś. Cicho nadchodzi sen, do łóżka pora iść. Już czas pożegnać się. Dobranoc, już czas na sen. Ja wiem, że znów spotkamy się, więc nie martwcie się rozstaniem, o nie. Więc nie martwcie się. Już czas pożegnać się. Już czas. Przecież jutro też będzie dzień. A Luna, Miś i Niebieski Dom z wami znowu tu spotkają się. Czas na sen, czas na sen. Pa, pa, pa. O, dzięki, że odwiedziliście Niebieski Dom. I jeśli chcecie, to zawsze możecie u nas, no co... Misiu? Nie chcę sprawiać kłopotów, ale zazwyczaj śpię z inhalatorem, bo inaczej zatyka mi się nos i chrapie. Wygląda na to, że muszę iść. Pa, pa. I Misiu, jeśli to nie jest dla ciebie problem, poproszę o szklankę wody. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia, dialogi polskie Jakub Osiński, dźwięki montaż Jerzy Wierciński, kierownictwo produkcji Dorota Mieczek. Udział wzięli Grzegorz Kucias, Jacek Bończyk, Beata Wyrąbkiewicz, Olga Bończyk, Anna Ścigalska oraz Anna Steiner, Monika Wierwicka, Waldemar Barwiński, Sławomir Pacek.